Mam syna. Ja mu pozwalam płakać. Ja mu pozwalam, żeby był wrażliwy. To, że ja musiałem być dla mojej córki i ojcem i matką, no to jest ponad męskie siły. Kurczę, w ogóle koledzy mnie też pytali, ty to masz fajnie, wiesz. Kurczę, taki znany, te dziewczyny to za tobą. Lecą. To tego. Ja mówię, kurczę. Jeszcze nie zauważyłem, bo nie miałem kiedy, bo musiałem rajstopy uprać. Jest też taka prawda, że mężczyźni w tych czasach, to jest moja obserwacja, nie wiem czy słuszna, boją się kobiet. Dlaczego się boją? Jeżeli macie coś krytycznego do powiedzenia facetowi, to się ugryźcie w język. Czyli jak to powiedzieć? Zabieracie mu męskość. Cześć! Dzień dobry! Cześć, dzień dobry! A mogę tak po swojemu się przywitać? A, tak ładnie! Tak kiedyś. Tak kiedyś. Gdzie te czasy? Chodź. Ta-da! Niespodzianka. Ta-da? A co to jest? Słuchaj, to jest coś, co wyczytałam, jest twoim ulubionym daniem. I co zresztą sam umiesz gotować. Ta-da! Zupa pomidorowa. Pomidorowa. Słuchaj, trochę jest to gorące, ale powąchaj. Tak. Ja ci powiem szczerze, że ale ja cię rozumiem, gotujesz. Bo ja też kocham świetnie zupę gotujesz. Pomidor. Ale czy zdradzę ci tajemnicę, jestem tragicznie beznadziejną kucharką. Ja mam to samo, słuchaj, to jest talent, ale ja nie mam cierpliwości po prostu. Ja nie mam talentu. A poza tym, słuchaj, jest tyle restauracji, że jak ja bym teraz chciał je skazywać na niebyt, nie wypada. Ale to jest bardzo dobre, słuchaj, a ja się znam na pomidorowych. Kochani, cześć. Dzisiaj bardzo ciekawy ktoś, kogo świetnie znacie i nie trzeba go przedstawiać, ale ta rozmowa was bardzo zaskoczy, jestem pewna. Czarek Pazura. Dzień dobry, witam cię, dziękuję za zaproszenie, witam wszystkich. Ale to nie jest tak, że wszyscy znają. Nie? A jak znają, nie, to ale tak... kto cię nie zna? Na przykład kto? Wiesz co, ostatnio. Imię i nazwisko. Rezerwowałem pokój, dostałem szkołę życia, wiesz, nauczkę, lekcję na całe życie. Rezerwowałem w nocy pokój, bo mnie śnieżyca złapała w Częstochowie. Nie zapomnę tego momentu. Rezerwowałem przez telefon. Pokój na szczęście były. Dotoczyłem się, wiesz, po tym lodzie do hotelu. Zaparkowałem, dotarłem do recepcji. Druga w nocy. Bardzo miła pani. Mówi, słucham pana. Ja mówię, proszę pani, rezerwowałem pokój u państwa na dzisiejszą noc, bo mnie burza śnieżna złapała. Ona mówi, nazwisko? Mówię, aha, Cezary Pazura, dowód. Więc ja teraz za każdym razem się przedstawiam. I dowód! Bo ta pani mi dała lekcję życia. Nie każdy, proszę pana, musi pana znać. Więc dla tych wszystkich, którzy mnie nie znają, nazywam się Cezary Pazura. I co? No jestem aktorem, tak mówią. No i świetnie zacząłeś, dlatego że właśnie o to chciałam cię zapytać. Nie będzie to rozmowa o aktorstwie, ale będzie rozmowa o życiu. Natomiast zagrałeś w takim filmie, który wszyscy znamy. To jest taki jeden z takich filmów, który, tak jak Nie lubię poniedziałków albo Miś Barei, cytuje się. I każdy wie, z jakiego filmu ten cytat pochodzi. Mianowicie, ten film to Chłopaki nie płaczą. No pamiętam, tak. Tak, pamiętasz. Pamiętam ale, na pamięć. Ale ja się chciałam odnieść do tytułu tego filmu. Aha. I do stereotypu, jakim oczywiście ten tytuł był jak gdyby ucieleśnieniem stereotypu, który pokutował wtedy, pokutuje niestety do dzisiaj. Co ty o tym sądzisz? Że chłopaki nie płaczą? Tak. Czy ty uważasz, że w jakimś sensie to obezwładnia? Znaczy wiesz, chłopaki nie płaczą, ale prawdziwi mężczyźni uważam, no, różnią się tym od chłopaków, że jednak mają w sobie tę nić takiej wrażliwości, taką strunę, która drży i która powoduje płacz. Ja wczoraj wracałem z Hiszpanii właśnie i okazało się, że jedyny film, który mam w pamięci mojego iPada, to jest Bridget Jones. Nie wiem. Numer 3, tak. I ja z tych nudów no sobie to zobaczyłem kolejny raz, bo Edytka uwielbia te filmy. No kto nie uwielbia. I ja płakałem. Poleciały mi łzy. Mam takich parę filmów. Scenie. Wiesz co, no jak ona już urodziła dziecko, już biorą ślub, wiesz, i tak nie wiesz, który to jest, który jest szczęśliwym ojcem i za którego ona wychodzi za mąż. Myślę, że to ten, a jednak
miałaś, wiesz, nadzieję, że to ta stara miłość i rzeczywiście to się dzieje. I mi, wiesz, poszły łzy. Edytka tak mówi, co ty robisz? Ja mówię, nie, cicho, oglądam film. No to jest stereotyp, masz rację. A czy nie uważasz, że to jest przemoc wobec mężczyzn, a tym bardziej wobec młodych chłopaków, wtłaczanie im do głowy takich głupot, jak chłopaki nie płaczą? No, nie do końca. Nie wiem, no wiesz, no, mam z tym duży problem. Powiem ci dlaczego. No właśnie. To jest jakiś rodzaj opresji, żeby zmuszać mężczyznę do tego, żeby był twardy, zimny, bezuczuciowy, wiesz, pusty w środku, bo to tym trąci. Albo żeby nie mówił, że ma problem, tak, prawda? Ale z drugiej strony też boję się, żeby to wahadło nie odwróciło się w drugą stronę. Mhm. Bo zauważyłem jednak taką tendencję wśród młodych mężczyzn, że przez to, że pozwalają sobie za bardzo na bycie rozchwianym emocjonalnie, delikatnym, miękkim. Kobiety czują się przy nich mniej bezpiecznie. To jest moja obserwacja. Mhm. I kiedyś powiedziałem w jakimś wywiadzie, że dożyliśmy czasów, bo ja byłem zawsze byłem przeciwko przemocy, byłem raczej takim człowiekiem, wiesz, nigdy więcej wojny. Wiesz, nigdy nie sięgnę po broń, wiesz, pacyfista, ale byłem w wojsku. Aha. No bo musiałem być, tak, w wojsku. Okazało się, że byłem jednym z tych nielicznych roczników po szkole filmowej, który to rocznik został wzięty do wojska, siłą wcielony, wiesz. Jak długo? Rok byłem. To długo? No długo, no. Bardzo długo. Szkoła podchorążych rezerwy, w skrócie SPR. Myśmy to przemienili, tę nazwę, że to są siły powolnego reagowania. Bo myśmy nie umieli szybko reagować, ale ja ostatnio w jakimś wywiadzie, nie wiem, rok czy dwa lata temu powiedziałem, że niektórym chłopakom młodym to wojsko by się przydało. Bo to jest jednak taka szkoła, wiesz, ja byłem wtedy już, robiłem główną rolę w serialu Pogranicze w ogniu i nagle wozili mnie taksówkami, mieszkałem w hotelach i nagle zostałem jednym z żołnierzy. Hej, szeregowy, chodźcie, no mnie tutaj, wiesz. No co ty powiesz? Czyli to była to jakoś podwójna rzeczywistość kompletnie, tak? Spadłem gwiazda grająca wojskowego i nagle szeregowy. I nagle, tak? Wiesz, kompletnie zero jakiegokolwiek, wiesz, rozpoznawalności, to w ogóle wtedy jeszcze nie miałem. No tak, ale byłeś wschodzącą gwiazdą. Ale wiesz, ale byłem jednym ze 100 młodych ludzi, którzy muszą tu być. I wiesz, i wtedy zauważyłem, to było dla mnie dziwne, bo ja byłem raczej z takiej rodziny, gdzie ja bardzo pomagałem mamie, tacie, umiałem wynieść śmieci, odkurzać, wiesz, zmywać naczynia i tak dalej, i tak dalej. A zauważyłem, że ci chłopcy, którzy byli ze mną, większość to byli chłopcy po studiach politechnicznych, okazało się, że oni podstawowych rzeczy nie umieją właśnie. Aha. Robić. I okazuje się, że taki trening, wiesz, jak mycie kibli, wiesz, sprzątanie rejonów, jak to się mówi, wiesz, zamiatanie, wyrzucanie śmieci, malowanie, to taka szkoła życia by się tak niejednemu chłopakowi współczesnemu przydała, dlatego że ja sam się łapię na tym, słuchaj, że u mnie w domu sprawy takie gospodarcze ogarnia Edytka. Mhm. Może nie powinienem tego mówić, ale no tak jest, jestem czasami głupio. Fakt, że ja nie mam czasu się tym zająć, ale ona ma swoją wiertarkę, słuchaj, ona wie, jak kiedyś wbiłem gwóźdź i mi odleciało kawał tynku. Ona mówi, tak się nie robi, trzeba najpierw zrobić dziurkę, włożyć taki specjalny ten. Rozbierasz, i w to dopiero się wkręca śrubkę, a nie wali się młotkiem i gwóźdź. Bo ściany są teraz inne niż kiedyś się robiło. Nie? Delikatniejsze. Delikatniejsze, inne, ta cegła się. A dobra, nieważne. Nie wiem, ja się na tym nie znam. Jej tata był budowlańcem. Ona się wszystkiego nauczyła w domu, od taty i od braci, bo ona była najmłodszą córką. Wiesz, i ona. Ja czasami staram się zmieniać żarówki w domu, bo umiem, ale Edytka mówi, wiesz co, tutaj żarówka przestała działać. Ja mówię, dobra, to wiesz co, a gdzie jest drabina? Przyniesiesz mi drabinę? Aha. Wiesz, a gdzie są żarówki? Ja mówię, wiesz co, to ty sobie siedź. Ja mam ci teraz przynieść drabinę, podać żarówkę. Tak, i ten no mówi, to ja to zrobię sama, to po co ja ci to mówię? No i wiesz, no i to był taki moment przełomowy w naszym życiu, że zacząłem się interesować, co gdzie leży w domu. Mm-hmm. I teraz pytanie, kto tu jest mężczyzną w domu, wiesz? Znaczy mężczyzną w tym właśnie kontekście, o którym mówimy.
kto, wiesz, wydaje rozkazy i kto jest opiekunem, kto protektorem? Tak, tego, wiesz, ogniska domowego. I powiem ci, że przez zawód, który wykonuję, brakuje mi czasami tego czasu, który mógłbym poświęcić temu budynkowi, który się nazywa dom, no i wiesz, tym wszystkim rzeczom, które się gromadzą przez lata i są kompletnie niepotrzebne. Teraz już jestem w takim momencie, że ja muszę zrobić remanent. Czy ty uważasz, że już pomijając te roboty domowe, które są rzeczywiście przeważnie nieuniknione w życiu, czy ty uważasz, że mamy kryzys męskości? I powiem ci tylko jeszcze, co jest zaskakujące. Psychologowie mówią, żeby nie używać tego terminu, ponieważ jest upokarzający, ponieważ niepotrzebnie się implementuje go innym do głowy. Tylko ja się pytam, jak wobec tego mamy się zrozumieć? Jak mamy w ogóle, wiesz, przefiltrować tą informację i starać się to naprawić, skoro nie będziemy w ogóle o tym mówić i udawać, że się nic nie dzieje? Uważasz, że ten kryzys męskości jest? Wiesz, ja się na tym tak za bardzo nie znam, wiesz, czy to jest kryzys już, ale czy tak nie było zawsze. Mhm. Tylko ale, my teraz ale sam żyjemy... powiedziałeś, że zauważyłeś, że młode chłopaki są tak kiedyś palnąłem, wiesz, tak? Że chłopakom współczesnym przydałoby się wojsko, by się troszeczkę otrząsnęli, wiesz, i poznali swoje miejsce w społeczeństwie, wiesz. Bo z kolei, żebyśmy, to wahadełko się nie wahnęło w drugą stronę, żebyśmy nie byli tylko tymi właśnie, co płaczą, a za nas dziewczyny będą robić wszystko, bo już są, wiesz, wyemancypowane. No właśnie nie, że, wiesz, my musimy znaleźć miejsce swoje w społeczeństwie, no bo z drugiej strony my was nie wyręczymy w jednej rzeczy. My nie przedłużymy gatunku. Mhm. Sami. Wy też. Same. Będzie wam bardzo ciężko. Więc w momencie, kiedy kobiety jednak w tych czasach rezygnują z macierzyństwa na przykład, świadomie. Tak, większość kobiet rezygnuje się. Więc teraz, jeżeli mężczyźni rezygnują z tego, żeby być rycerzami dla dam, czy to jest kryzys męskości? Być może jest kryzys, ale ja na przykład to mam jak w soczewce w domu, bo ja mam syna. Mhm. Ja mu pozwalam płakać. Ja mu pozwalam, żeby był wrażliwy. Dlatego, że ja uważam, że my wszyscy, naszą podstawową konstytucją jest wrażliwość. Jeżeli my ją zabijemy w sobie, to stajemy się nieczułymi maszynami. Powiedziałeś teraz bardzo ważną rzecz, bo w sumie mało kto rozumie, że wrażliwość to jest siła, a nie słabość. To jest siła. Wiesz, no, jak ja sobie zadaję pytanie, jak się budowała moja wrażliwość, to ona się budowała z takiego braku akceptacji, z braku... ja miałem zawsze zaniżoną samoocenę. Bo mnie w domu nie chwalono. Mhm. Po prostu było, tata był nauczycielem, wiadomo było, że ja mam mieć same piątki i koniec. Mhm. I jakby nie było dyskusji. Jak było 5 minus, takie były oceny, to już ojciec pytał, a dlaczego to tak jest? Czyli jak była piątka, to okej, nie było chwalenia, ale jak było gorzej, to nie było w tym momencie. Nie wchodziło w grę. Tak, ja wiesz, no, miałem takie, że coś tam kiedyś zawaliłem, chyba w 7 czy 8 klasie i poszedłem do pani nauczycielki, żeby mi nie wstawiała złej oceny, że ja to poprawię, bo jak tata się dowie. Aha. Czyli ja robiłem to dla niego, nie dla siebie. Ja bardzo późno zrozumiałem to, że ja muszę pracować dla siebie. Być może to tak jest u wszystkich dzieci. Bo mi tak ojciec potem tłumaczył, że mówi, słuchaj, do 15 roku życia, no tak jesteśmy skonstruowani, że powinna obowiązywać zasada kija i marchewki. Czyli za dobre pochwalić, za złe skarcić. Że jakby... On mówi, najważniejsze, żebyś ty do 15 roku życia zrozumiał, że wszystko to, co ja ci mówię, starsza osoba, to jest z pożytkiem dla ciebie, a nie, że to jest wymuszanie. Bo czasami dzieci myślą, że rodzice sobie coś ubzdurali, że mają się uczyć. No, są dwie rzeczy, których za dzieci nie zrobimy. Nie kupimy dla nich wiedzy, ani zdrowia. Bo tego się nie da. Zdrowie trzeba wypracować, wiesz, sportem, na siłowni, wiesz, rezygnując z używek, wiesz, z alkoholu i tak dalej. Wiesz, i można żyć tak. W ten sposób 100 lat w dzisiejszych czasach. Dzisiaj na pewno, oczywiście. A tak samo z wiedzą. Ja tłumaczę dzieciom, ale nie ma takiego sklepu, że ja przyjdę, powiem, dzień dobry, poproszę matematykę do klasy trzeciej i ci dam. I ty już będziesz to miała. Proszę program 3,0. Musisz sama się nauczyć. Nikt za ciebie tej pracy nie wykona. Tak jak ja idę na siłownię, to nikt za mnie tych ciężarów nie podniesie, żebym ja miał zdrowie, siłę, wiesz, wydolność i tak dalej. Bo ja muszę już o to dbać, bo to mi będzie spadało momentalnie, jestem w takim wieku. I tak samo
my musimy zrozumieć, jakie są nasze miejsca w społeczeństwie, a społeczeństwo się zmienia. Kim no, ostatnio innym... nawet dosyć, tak. dosyć szokująco i szybko, prawda? I gwałtownie. Mhm. Wiesz, a kiedyś miejsce kobiety w społeczeństwie było inne i mężczyzny inne. Przecież jak my jesteśmy wychowani na jednak na literaturze romantycznej, potem wiesz, w międzywojnie, wiesz, syzyfowe prace, wiesz, siłaczka, że to wiesz, my mamy to gdzieś wpajane cały czas, ten obraz kobiety i mężczyzny tego dawnego, ale to się dawno wszystko już jest nieważne. My jesteśmy teraz naprawdę inni. Ja nawet w kabarecie mam cały program o tym, gdzie ja mówię, że ja zauważam w sobie coraz więcej pierwiastków żeńskich. I się pytam, skąd oni się biorą. To, co mówisz, czyli to jest wrażliwość, to jest w ogóle poczucie piękna. Aha. Ja uważam, że oczywiście literatura największa, jaka tam powstała u nas, no jakieś kobiety jakby nie zajmowały się tym, to też jest fakt, no to wiesz, o miłości najpiękniej pisali mężczyźni. No właśnie, zobacz. Aż do pani Szymborskiej być może, mhm. wiesz. No, ale też inna była rola kobiet wtedy w życiu. One nie mogły być pisarkami, wiesz, George Sand dopiero założyła pierwsza spodnie, wiesz, zapaliła cygaro. Wiesz, to było zakazane, to było zawłaszczone przez mężczyzn. Ja jestem tym facetem, który już 30 lat temu mówił, że aktorki mają gorzej od aktorów. Bo ja zawsze uważałem, że kobiety mają ciężej w życiu niż my, mężczyźni. Nie wiem, czy widziałeś dokładnie, a propos tego, co mówisz, film Żona. Oj. Na pewno, jak nie widziałeś, to ja... Później, jak skończymy rozmawiać już poza wizją, to ci go prześlę. A mianowicie tam jest taki genialny cytat, ponieważ żona pisze za męża wszystkie powieści. A, no to wiem, o czym mówimy. Tak, tak. Za co on dostaje fantastyczną nagrodę i tak dalej, już nie popadając w szczegóły. I żona niepotrzebna. Ale co mówi jej koleżanka pisarka? Bo ona mówi, a może będę pisała pod swoim nazwiskiem? To ona mówi tak, zdejmij teraz tą książkę z półki i posłuchaj dźwięku rozdzieranych po raz pierwszy stron. To będzie ten dźwięk z twoich książek, ponieważ nikt ich nie będzie czytał. Także dokładnie to, co powiedziałeś. Kobiety były zepchnięte kompletnie, tak, rzeczywiście tak. na boczny tor. Dlatego ja bardzo dobrze rozumiem ambicje kobiet. Wiesz, ja mam w domu żonę, która jest ambitna, która się realizuje i nie wyobrażam sobie, żebym miał jej w tym przeszkadzać, zabraniać albo ją w tym hamować. Wręcz przeciwnie. Jak ona, wiesz, ma rozpęd, to jeszcze dodaje gazu, bo ją motywuje. Ale nie masz wrażenia wobec tego, że może też właśnie częścią tej rewolucji jest to, że mężczyzn zaszokowało to, że kobiety jednak mogą i potrafią znaleźć swoje miejsce i wziąć to, co im się należy. Ale powiem ci, że są dziedziny, ja nie wiem, czy nie wszystkie, gdzie naprawdę dziewczyny są lepsze od nas. Są oczywiście, wiesz... Jest różnie. No, nie, ale są, naprawdę są dziedziny, gdzie wy to macie jakby... Łatwiej wam jest pewne rzeczy zrobić. Już mówię tak, konkretnie mówię o swoim fachu, o sprawach artystycznych. Przykład. Edytka weszła do pomieszczenia, wiesz, jak remontowaliśmy dom, mówi, wiesz co, tu zrobimy tak, tu tak, tu tak. I ona mi to mówi, opowiada kolorami, kształtami. I ja tego nie widzę. A ona już to widzi. Ja mówię, Edysia, ja muszę to zobaczyć, żeby ci powiedzieć, bo facet ma coś takiego. Naprawdę jesteśmy ułomni. Bo no, oczywiście są wyjątki, no, są wspaniali, wiesz, dekoratorzy wnętrz i tak dalej. Są wybitni architekci ale i malarze. My tego nie mamy wrodzonego, tak jak wy. Że ona już to widzi i dopiero musi mi zrobić wizualizację. Ja mówię, a i wtedy ja mam tylko dwie odpowiedzi. Albo mi się podoba, albo nie. Ale z kolei my kobiety źle czytamy mapy, a mężczyźni czytają je lepiej. Ale wiesz co? Ale wiesz, ale ja na przykład ja mam ten pierwiastek żeński, tak. że ja wychodzę i wiesz, i nie wiem, czy w prawo, czy w lewo. A to czyli tak jak ja. Ja kompletnie nie wiem. Znaczy, ja wiem, która jest prawa, lewa, wiesz, do kamery. Powiem ci, że to jest lewo, prawo dla kamery, a to jest prawo, lewo, a dla mnie jest odwrotnie. To ja wszystko rozumiem. Mhm. Ale jak na przykład mam gdzieś trafić,
Mam z tym cholerny kłopot. O, to jesteśmy, wiesz, w tym samym klubie. Jestem baba. Ja z windy, jak nie, to się mówi, nie mama, wiem. Wiesz. Ja też z windy wychodzę w hotelu i zawsze idę w drugą stronę. Ja też. No, panie Czarku, tam. A, okej, okay, okej. Okay. Ja też. Ja mówię, słuchajcie, jak ja gdzieś idę, to macie gwarancję, że to jest zły kierunek. Ale słuchaj, chciałam dotknąć zupełnie innego tematu, ponieważ już go poruszyłeś i on jest super ważny i ty jesteś genialną osobą, żeby o tym porozmawiać. Naprawdę bardzo rzadko się zdarza, żeby mężczyzna, młody mężczyzna, jakim ty wtedy byłeś, młodziutki aktor, został z maleńką dziewczynką sam. Więc o to chcę się ciebie zapytać, czy ty się czułeś wspierany przez środowisko i na przykład, wiesz, wszystkie, tak jak to się mówi, że jak widzi się, wiesz, faceta z małym dzieckiem, to wszyscy w ogóle, wiesz, padają i chcą mu pomagać i praktycznie leci za nim od razu cała, wiesz, horda kobiet na zasadzie, cioć, jak cioć, co by tu zrobić, jak to pomóc? Czy tak było? No nie do końca, wiesz, chociaż ja ci powiem, że to, że ja musiałem być dla mojej córki i ojcem i matką, to jest ponad męskie siły. Chociaż do dzisiaj moja córka, która ma 35 lat, dzwoni do mnie na Dzień Matki i składa mi życzenia. A to piękne. Jestem jej matką i ojcem. Ona matki nie pamięta. Ale jak to było powiedzieć? Ale powiem ci, że to było bardzo ciężkie. No to nie jest tak, że wszyscy chcą ci pomóc, bo każdy też ma swoją robotę. Pomagali mi rodzice moi w wychowaniu Anastazji. No ale ja byłem rzeczywiście w takim trudnym momencie, że no wiesz, robiłem tak zwaną karierę. Ja wtedy robiłem film za filmem. Tak. Miałem duży rozpęd. Byłem, wiesz, rynek mnie potrzebował. Miałem propozycje od producentów. Wiesz, jednocześnie musiałem wychowywać dziecko. No przypomnijmy, 100 wiesz, filmów, 32 seriale, no, 8 czy 9 gier komputerowych i cała masa innych rzeczy, ja kabaretów, wiem, i wiesz, tak dalej. Tak, cały czas byłem w pracy. To były czasy, gdzie ja spędzałem w pracy ponad 200 dni zdjęciowych. Czyli nie przypominam sobie znanego filmu, o którym ciebie by nie było. Tak. No. To było tak, że jak jechałem na festiwal w Gdyni, to się kłaniałem co chwila, bo w każdym tytule brałem udział. To było aż za niepotrzebne. Dzisiaj bym pewnie w dobie, kiedy ma się, wiesz, agenta, osoby, która rozpoznaje rynek, selekcjonuje, pewnie moja kariera wyglądałaby inaczej, ale wtedy ja sam decydowałem, a ponieważ musiałem brać wszystko, żeby przeżyć, to nie były stawki kiedyś aktorskie takie jak już teraz można wynegocjować. Nie było czegoś takiego jak negocjacje. Ja się tego nauczyłem po drodze. Była konkretna umowa stworzona przez państwo nasze socjalistyczne i musiałeś ją podpisać, koniec. A o twoich stawkach decydowała komisja do spraw stawek aktorskich. To ona decydowała, że Przetakiewicz dostanie tyle, a Pazura tyle. I nie było dyskusji. To była komuna. Nie było negocjacji. Nie. Ty tyle jesteś wart, ty tyle. No tak. Do widzenia. Nie było dyskusji. No, jak to w komunie kiedyś, prawda? I wiesz, wiele rzeczy zrobiłem niepotrzebnych. Znaczy dla mnie one były potrzebne, bo ja musiałem utrzymać siebie i dziecko w wynajętym mieszkaniu. Wiesz, ale jak sobie w ogóle z tym wszystkim dałeś radę też tak emocjonalnie? Bo to ty powiedziałeś... Ja wtedy powiedziałem, no, i się tego nie wstydzę, mimo że grałem u Maćka Ślesickiego w filmie Tato, gdzie grałem właśnie faceta, któremu żona odebrała dziecko i on walczy o prawa do tego dziecka na równi z matką. Czyli bardzo ciebie dotyczyło to prywatnie? Bardzo, a mimo wszystko pamiętam swój wywiad, że jakby zburzyłem tezę tego filmu. Bo ja zawsze twierdziłem, że dla maleńkiego dziecka, noworodka, wiesz, jeszcze w dodatku dziewczynki, która ma tam 5, aż do 5, 6, może 7 roku życia, najważniejsza jest matka. To ciepło matki, nie wiem, jeśli karmi piersią, to mleko kobiecość, matki. Ta kobiecość, ten zapach, to ciepło, to objęcie, to jest zupełnie inny wymiar bliskości niż z mężczyzną. I w momencie, kiedy ja wtedy byłem w trakcie rozwodu, który był zaoczny, bo mojej byłej żony nie można było znaleźć. Czyli ty nie miałeś żadnego wsparcia od swojej żony? No skąd? Znaczy... Nie. To ja cały czas w sądzie mówiłem, że ja uważam, że matka powinna wychowywać dziecko, no ale jej nie ma. Tak. Więc wiesz, no i po półtora roku no sąd jednak przychylił się do tych moich
wskazanych przez mecenasa argumentów. No i otrzymałem prawa do dziecka, bo to było bardzo ważne, bo widzisz, żyjemy w czasach, że to nie jest tak, że ja mogę przyjść, dzień dobry, nazywam się Cezary Pazura, moje dziecko chciałbym oddać do przedszkola, bo ja lecę do pracy. Mhm. Musi być zgoda obojga rodziców. Czyli musiałeś mieć tą... Więc w momencie, kiedy masz wyrok, no tak, to wtedy możesz dziecko... Prawa za dwoje rodziców. Ja nie mogłem dziecka zapisać do przedszkola. Ja musiałem, pewnie o paszporcie wyjeździć. Ale to w ogóle zapomnij o tym, żeby dostać paszport, żeby dziecko mogło wyjechać z tobą za granicę. Musi być zgoda drugiego rodzica. Drugiego rodzica nie ma. A ja jestem w zawieszeniu, bo ja mam sprawę rozwodową i ten... I ja mówię tak, iść na plan. Ja sobie z życia Warszawy, taka gazeta była w Warszawie, ten opieka do dziecka, wiesz. I to było takie na telefon. Codziennie była jakaś inna pani, albo co dwa dni. Czyli twoja mama też nie była w stanie jakby mieszkać z tobą na stałe, skąd? Tak? Wiesz, no rodzice mieli swoje zajęcia, wiesz. Z drugiej strony no, mieli propozycję, żeby tam przeprowadzić dziecko, ale to ja nie będę miał kontaktu z dzieckiem. No tak. A ja sobie nie wyobrażałem tego, żebym ja nie zasypiał przy niej, wiesz, nie zrobił jej prania, wiesz, wyprał rajstopki, tam wszystko przygotował. Wiesz, bo ja to uwielbiam, zresztą do dziś, nie? Ale, a czy kiedykolwiek, to bardzo wzruszające. Wiesz, to jest kobieca piękne. Jakaś cecha, którą mam, którą nabyłem, ale ja ją miałem zawsze. Ja pamiętam, że moja mama mnie tak wychowywała, takiego pedanta ze mnie zrobiła, że naprawdę, wiesz, że jak mama przychodziła z pracy, wiesz, rzucała się w wir, jeszcze, wiesz, porządków, odkurzała, ja mówię, mam zostaw, ja to zrobię, nie? Nie, już zrobię, syneczku, ty idź coś tam wyrzuć śmieci, zrób tego, no to ja tam zrobiłem, ale zawsze patrzę, mówię, poprawiałem po mamie, bo ja byłem dokładniejszy. Niesamowite. Mama mnie tego nauczyła, wiesz. Ale powiedz, czułeś się kiedykolwiek, tak jak w tej chwili to, na co strasznie narzekają kobiety i co jest ich jedną z największych takich obciążeń, czułeś się źle oceniany przez kogokolwiek, jakiekolwiek środowisko czy osobę za to, że może jesteś niewystarczającym ojcem? Ja nie odczułem tego wprost, wiesz, ale usłyszałem to w sądzie. Czułeś współczucie? Usłyszałem to w sądzie od pani sędzi w pewnym momencie, że... Co ci powiedziała? No, że powinien się zająć był lepiej żoną, skoro odeszła. A. No i teraz wytłumacz, że... No dobrze, no. Czyli jednym słowem... No bo tu nie ma dyskusji, wiesz, no. No tak. Dlatego, że ja zawsze uważam, że jeżeli ludzie się rozchodzą, to wina leży po obu stronach. Ale twoja żona nigdy nie wróciła, żeby chociaż na chwilę zająć się córeczką? Nie, tam już było. Rozumiem. Tam, no wiesz, są takie, ja też nie chcę źle mówić o sobie, której nie ma między nami, która tak. Już nie żyje, wiesz, tak. ale no... No tak, to są sprawy też, wiesz, pewnych, to też ja dzieci teraz przestrzegam, wiesz, jak ja spędziłem, wiesz, czas z osobą uzależnioną. Tak, wiesz, tak. Dla której uzależnienie stało się ważniejsze od rodziny. Choroba. Tak, choroba, to jest choroba. No. I no, to już nie było powrotu, wiesz. No, ja musiałem zadbać o dziecko. Oczywiście. Już nie było szans na... No, biorąc pod uwagę te jak gdyby okoliczności, przyznaję, że takie stwierdzenie pani sędzi było Tak, no ale też ludzie próbowali też znaleźć jakby odpowiedź, bo rzeczywiście, wiesz, jak opowiadasz historię, to się wydaje, że o, no tak, mówi o sobie dobrze, o tej drugiej źle, bo to ten... A no może tak. To jakaś patologia była ogólnie, no tak? Tak, ale generalnie, wiesz, no to nie ja odszedłem i nie, tak. Wiesz, no ja zostałem z dzieckiem w domu. I jakby też nie chciałbym o tym, wiesz, od nowa, tak, tylko ja rozumiem. Mówię o tych, że ja te wszystkie kobiece sprawy, kobiece, tak. Wziąłem Matczynę. Na siebie. Tak. I nie miałem z tym problemu, żeby zrobić pranie, żeby ugotować obiad, jak przychodziła jakaś znowu... Bo jednym słowem, ty mogłeś rzeczywiście pewnie odwieźć swoją córeczkę do dziadków, tak jak powiedziałeś, tylko ale ja bym straciłbyś z nią kontakt. No bo ja musiałem być w Warszawie, więc wybrałeś. Ja wolałem, żeby moja mama przyjechała do Warszawy, ona się źle czuła w Warszawie, wolała zabrać dziecko, więc tak rotowaliśmy trochę tym czasem dziecka, wiesz, ale ja... Pamiętam, że moje dziecko jadło tylko to, co umiałem ugotować. Nie umiałem tylko
pomidorową w tamtych czasach ugotować, bo to na szybko, wiesz, i ten można na dwa dni zrobić, no tak, wsadzić do lodówki i pamiętam, że schabowe mi najlepiej wychodzi, bo to wiesz, ubijesz, wiesz, bułka, tarta, wiesz, jajko, mąka, bułka, tarta, cyk, 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 ziemniaczki przygotowałem, proszę pani, ziemniaczki tylko pani ugotuje, tu kotlet jest tylko na patelnię, mówię, mizeria, czy tam jakaś surówka, też umiałem to zrobić, żeby dziecko, wiesz, no było najedzone, nie? Wiesz, ja to musiałem przygotować dzień wcześniej, a czasami z teatru wracałem koło 23 już. Ale ona była ze mną w teatrze, moja córeczka, wiesz, bo ja brałem pod pachę, biegłem do teatru, tam dziewczyny się w bufecie zajmowały dzieckiem, tam no, sobie rysowała, coś tam robiła. Ja grałem i potem jechaliśmy do domu. To ona już, wiesz, padała, trzeba ją jeszcze umyć, wiesz, przygotować strój na następny dzień. No oczywiście, wiesz, no to jedna no to wielka masakra. Gra kompromisów i jakichś trochę niewyobrażalnych wręcz historii. Ja wtedy straciłem, że tak powiem, czas na bycie pawiem. No bo byłem już znanym aktorem, wiesz, mogłem... Bożyszczem. Ten, mogłem wyjść sobie do restauracji, czy gdzieś rozpostrzyć swój ogon, wiesz, to jestem. Kolorowy. Wiesz, i teraz podziwiajcie mnie. I wiesz, no, większość pytań dziennikarek zwłaszcza mówi tak, no tak, bo pan jest taki popularny, no jak pan tą swoją popularność tam konsumuje, wiesz, że tam, ja mówię... Konsumuje, tak, dobrze no, powiedziane. Ale wiesz, do mnie dotarło, mówię, kurczę, w ogóle koledzy mnie też pytali, ty to masz fajnie, wiesz, kurczę, taki znany, te dziewczyny to za tobą, lecą. To tego. Ja mówię, kurczę, jeszcze nie zauważyłem, bo nie miałem jedy, bo musiałem rajstopy uprać, wiesz, i dziecku kotlety zrobić na następny dzień. No nie było na to czasu, wiesz. Były oczywiście chwile, gdzie człowiek wyszedł na miasto z kolegami, wiesz, no bo nie sposób... wiesz, tego nie zrobić, jak masz 30 parę lat. Nie? Ale widzisz, teraz chcę siebie zapytać o kolejny etap twojego życia. Czy gdyby czas się cofnął, gdybyś wtedy wiedział wszystko to, co wiesz dzisiaj, to czy twoje małżeństwo drugie, jak powiedziałeś, kiedy Anastazja miała 5 lat i powiedziałeś, że ożeniłeś się z rozsądku, żeby Nastka miała mamę w domu, żebyście wreszcie mieli jakiś spokój i jakiś, żebyś był w stanie zbudować dom. Czy dzisiaj zrobiłbyś to samo? To ciekawe pytanie. Podchwytliwe, powiem ci, że ja sobie nigdy też takiego pytania nie zadałem, dlatego że ja mam takie, mimo że jestem katolikiem, mam takie buddyjskie podejście trochę do życia, że życie żyje się samo. Mhm. Wiesz, bo jest jak jest, a będzie tak jak ma być. Że generalnie mimo naszych wysiłków to życie i tak się żyje. Dlatego ci buddyści są uśmiechnięci, bo cokolwiek ich spotka, no to tak miało być. To super rozwiązanie dla naszej psychiki, no tak. Powiem ci szczerze. Znaczy pozbawienie się odpowiedzialności trochę. Bo my troszkę jednak myślimy inaczej. Nasze społeczeństwo, wiesz, zachodnie, judeochrześcijańskie, że to my budujemy świadomie swoją przyszłość. Umiemy przewidzieć pewne rzeczy, planujemy je, wiesz, jedni rozsądkiem, drudzy duszą, rozumem, wiesz, podążają gdzieś za jakimiś ideałami, które sobie tam w życiu wymyślają albo chcą je mieć. Więc jak mnie pytasz o drugie małżeństwo, czy to ja wiem z perspektywy lat, że dobrze, że ono było, bo ono mi wypełniło ten czas. Nauczyło mnie wielu rzeczy, i dzięki temu mogłem spotkać Edytkę, która jest ode mnie młodsza 25 lat. No bo gdybym ja sobie ułożył życie od razu... Która jest rok starsza tylko od twojej córki, prawda? Ale wiesz co, powiem ci, że na mnie śmiali się ze mnie w szkole teatralnej, że jestem taki aktor, który gra od razu za drugim razem. To znaczy? No, że ja byłem tak zawsze spięty, że jak mówiłem jakiś tekst na pierwszym, drugim, trzecim roku, na czwartym roku mi to trochę przeszło, wiesz, to zawsze go kładłem. I jak mi te nerwy zeszły i profesor mówi jeszcze raz, za drugim razem byłem świetny. I mówią, to jesteś taki aktor, który gra od razu za drugim razem. Czyli od razu świetnie. Czyli w filmie możesz grać, bo to zrobimy dubel, będzie lepiej. Wiesz, i tak samo wtedy sobie myślałem, że może mi się życie uda od razu za drugim razem, ale okazało się, ten drugi raz przyszedł za trzecim razem, wiesz. I rzeczywiście, gdyby nie było tego okresu, ja bym sobie ułożył życie za drugim razem, to nie miałbym Edytki i nie miałbym tego, co teraz mam.
Więc ja z tej perspektywy patrząc, to ja powinienem to drugie małżeństwo błogosławić. Ale jeżeli my będziemy rozpatrywać elementy, o których mówimy, wiesz, to w drugim małżeństwie jedna rzecz była jakby dla mnie kluczowa. To znaczy, że ja się poczułem, męskie cechy zostały mi zabrane, o których mówimy. Czyli dowodzenie, panowanie nad swoim życiem, wiesz, możliwość decyzyjna. To ci zostało zabrane. Tak, i przyjaciele, i jakby zostałem odcięty od swoich korzeni, nawyków, tego, co lubię. Wiesz? To znaczy, masz wrażenie, zawłaszczony, że zostałeś tak. zmanipulowany, Nie mówię o manipulacji, to jest po prostu siła charakteru drugiej strony. Czyli wiesz. Alienująca no, tak. siła. I wiesz, i to... A wiesz, mówi się o takiej miłości toksyczna? No teraz wiem. Miłość toksyczna alienuje, miłość toksyczna powoduje, że partner się czuje coraz słabszy. Tak. Że coraz bardziej mu się ujmuje. Tak. Tak czułeś? Tak czułem. Tak czułem, wiesz, i ten jakby nie mam pretensji do drugiej strony, bo ona, wiesz, gdzieś tam podejrzewam, no chciała dobrze, chciała, wiesz, jakby... Po prostu taki miała charakter, tak? Chciała to budować według swojej konstrukcji, wiesz, ale jednak to pozbawiło mnie tych męskich, o których cech, o których mówimy. To niesamowite, czyli... co mówisz, bo tak, jednocześnie rozumiem, że Weronika zajęła się małą, w związku z tym, jak gdyby wydawałoby się, że pozwoliła ci być w tym momencie, wiesz, mężczyzną, który już nie musiał się martwić o te tak zwane kobiece prace. Tak, tylko widzisz, bo zająć się małą. To też jest też nie do końca, wiesz, prawdziwe sformułowanie, wiesz, bo jest zająć się i zająć się. Możesz się zająć, wiesz, z miłością, z tym, a możesz się zająć w ten sposób, że, wiesz, no, dziecko po latach nagle sobie zda sprawę, że mówi, kurczę, to ja mam wiele kompleksów spowodowanych tymi relacjami, a nie czymś innym. Ale ja błogosławię drugie małżeństwo. Ja też nie jestem bez grzechu. Ja też popełniłem mnóstwo błędów w naszych relacjach, wiesz. Bo ja jestem człowiekiem, który bardzo długo potrafi jak gąbka chłonąć pewne nieprzyjemne rzeczy, chłonąć i potem wybucha. Mhm. Masz swoją wyporność. I też tak mam w pracy, wiesz. Że wszyscy lubią, Czarek przyszedł, będzie fajnie, wiesz, tego, potem się takie malutkie, wiesz, to się tak, tego, i jest taki dzień, jest albo nie, staram się, żeby nie było, że nagle mi to puszcza i nagle czuję, pokazuje... że to była ostatnia kropla, która przyszła tak, szale. Tak, ja tak wyciskam to i wszyscy są tą wodą, wiesz, która się we mnie wchłania, nagle mówią, kurczę, to on taki może być, myśmy, i potem już jest, wiesz... Czyli nagle po prostu stawiasz tak, granicę, wiesz, ostro. A jednak ja się nauczyłem nie brać tego, nie budować tego bagażu, żeby ten, wiesz, na bieżąco się oczyszczać z takich rzeczy. Jeżeli coś się uwiera w relacjach... Czyli ty nie chcesz kogoś obarczać winą, tak? nie chcesz mieć pretensji, tak? Nie podoba mi się to w mężczyznach, to co ja miałem, tę cechę męską, że tak trzyma, no i po pół roku... Jest po prostu, wiesz, nie do zniesienia, jest chamski, znaczy chamski może nie, ale wybuchowy, choleryczny. No w jakimś sensie agresywny. Wiesz, no. Tak, no, że wióry lecą. Tak. Nie. Ja teraz wiem, że to trzeba na bieżąco, kochanie. Czyli jesteś za szczerą rozmową. Tak, czyli już widzisz, to jest mniej męskie, ale... To jest bardzo męskie, mało kto to potrafi. To jest to, co teraz powiedziałaś, jest jedną z najważniejszych rzeczy, do której chciałam dojść i wspaniale, że to powiedziałeś, bo niewątpliwie unikanie trudnych tematów buduje coraz trudniejszą sytuację na przyszłość. Tak. Ale powiedz mi, gdybyś teraz chciał powiedzieć młodym chłopakom, którzy tworzą związek, bo dzisiaj niewątpliwie mamy wielki kryzys nieporozumienia, mężczyźni mają złość, kobiety pretensja, żala, rozczarowanie. Dużo złych emocji w nas jest, ponieważ pogubiliśmy się. No, i trudno nas, i nie o to chodzi, żeby nas teraz, wiesz, nawzajem siebie winić o cokolwiek. Po prostu jest taki czas, przed chwilą mieliśmy pandemię, wielki globalny kryzys, mamy wojnę za swoją granicą. Jest czas strachu, z którego należy się wydobyć, a przynajmniej
złapać balans, bo niewątpliwie to, że jesteśmy sfrustrowani i karmieni strachem i fatalnymi wiadomościami bez przerwy, no nie powoduje, że jesteśmy spokojni i umiemy budować w związku z tym relacje, związki i przyjaźnie. Co byś wobec tego dzisiaj poradził takim młodym mężczyznom, którzy patrzą na ciebie i mówią sobie tak: Jezu, jemu to się udało. Trzy małżeństwa, okej, jedno może być, jedno na pewno było bardzo trudne i było porażką, drugie było przez jakiś czas dobre, potem bardzo trudne, rozumiem, i tak dalej, ale ty masz tak niesamowity bagaż doświadczeń, również jako samotny tata, że powiedz, co jest taką co powiedziałbyś tym chłopakom, co jest takim twoim złotą zasadą, którą jak gdyby znasz i zrozumiałeś i sobie wykrystalizowałeś po tych wszystkich latach. Również błędów i porażek. Znaczy, najpierw trzeba się zakochać. To już na pewno. To nie można być z rozsądku. Najpierw trzeba się zakochać. Co to znaczy? To znaczy, ja mogę to powiedzieć na przykładzie trzeciego, ostatniego, prawdziwego, mojego, takiego, tak powinno wyglądać miłość. W ogóle miłość. Tak, że patrzysz na drugą osobę i ją zawsze podziwiasz, cokolwiek zrobi, wiesz. To jest niesamowite, żeby znaleźć, to jest bardzo trudno znaleźć w sobie taką cechę, no bo wiesz, nikt nie jest ideałem, wiesz, ale patrzysz i mówisz, kurczę, piękna. Czy tak zrobić, czy tak? I lubię ją, tak? Lubię, tak. To jest przyjaciel przede wszystkim. Trzeba się dogadywać, wiesz, ale żeby się dogadywać, nie wolno się wstydzić. Bo ja pamiętam, że chodziłem nawet na terapię po drugim małżeństwie, wiesz, żeby zrozumieć, o co chodzi. I pamiętam, że nawet terapeuta mi mówił, że mówi, wie pan, bo pan się tak strasznie otwiera przed kobietą. Ja mówię, no, ja mam taką cechę. Ja nie lubię być facetem, który ma tajemnicę. Ja nie jestem Jamesem Bondem, który wiesz, i teraz ona ma odgadnąć i ma odgadnąć, co on myśli, a może to jest takie fajne, a może nie, może... Ja od razu jestem jak baba, rozumiesz? Czyli ja wszystko wygadam od razu dziewczynie, rozumiesz? Tak jak Edytce, no ja mam tak... Ona po pierwszej randce powinna uciec. A ona została, wiesz, to był jej błąd. Czyli ona się w tym zakochała. Bo ja jej powiedziałem wszystko, ja mówię sobie, ja taki jestem. No to i mówię, ale dla ciebie, skarb. Ale dla ciebie zrobię wszystko, ja mogę się zmienić, wiesz, bo ja jestem elastyczny, jestem aktorem, ale ja nie będę grał, nie będę udawał, ja będę prawdziwy w tym, co ten, bo, no bo ten, no i wiesz co, i nawet wtedy terapeuta mi powiedział, nie może pan tego robić. Musi pan sobie cząstkę siebie zostawić dla siebie. I wiesz co, ja po raz pierwszy się nie zgodziłem z tym. No to przyznaję, że to dziwna teoria. Tak. Ja powiem ci, że jakby przed Edytką otworzyłem całe serce. On mówi, no właśnie, bo jak otwiera pan całe serce, to potem dostaje pan cios i potem pan się z tego nie może pozbierać. Ale ja nie umiem inaczej. No jak możesz wchodzić w związek, w miłość, małżeństwo, rodzić dzieci i udawać kogoś innego? Ja bym oszalał. Ja jeszcze tyle nagram w pracy, że ja w domu chcę być prawdziwy, wiesz. Brawo, to pięknie powiedziane. Ja udaję w pracy. To jest, na tym polega mój zawód. Ja gram. A miałeś kiedyś mężczyzn, przyjaciół, z którymi mogłeś rozmawiać szczerze? Ja mam takich przyjaciół. Ja z nich bardzo dużo czerpię, bo oni są bardziej męscy według moich standardów niż ja. W sensie, wiesz, bycia facetem, nie wiem, biznesmenem, rozmowach, wiesz, konkretnych, wiesz, bo ja to się zawsze spalam w rozmowie. Zawsze, wiesz, taki jestem... Emocjonalny. Tak, a oni są, wiesz, twardzi w negocjacjach, nie umiem być. Po to mam Edytkę. Ona jest twarda. Jest agentką i menadżerem, prawda? Słuchaj, cudowne. Zadzwońcie do Edysi. Ona wie. Słuchaj, jest kolejny temat. Ale nie, powiem ci, brawo dla Edyty. Ty mówisz, co ja bym powiedział tym młodym ludziom. Ja bym stawiał na prawdę. Wiesz, na szczerość. I wiesz, no taki jestem, wiesz. Umieramy, prawda, miłość, ta, szczerość. Umieramy nadzy, słuchaj. Zauważ, my się potrafimy, dziewczyny potrafią zdjąć na plaży stanik, wiesz, rozebrać się do samego bikini, wiesz, a nie umiemy otworzyć duszy przed drugim człowiekiem. Tu nie umiemy się rozebrać,
Wiesz, żeby ktoś zobaczył, mówisz, Boże, jaką masz piękną duszę. A czemu ukrywała się przede mną? Wiesz, my jesteśmy piękni w środku. My ludzie zapomnieliśmy o jednej najważniejszej rzeczy, że my jesteśmy piękni w środku. I my cały czas przywdziewamy maski i cały czas zakładamy jakieś skorupy na siebie. Zamiast je zrzucić, powiedzieć tak, tak nas Pan Bóg stworzył, z takimi uczuciami. Zobacz, jaką my tworzymy. Ludzie tworzą poezję, malarstwo, wiesz, zobacz internet, ile jest pięknych ludzi w tym internecie. A my zawsze widzimy hejt. A ja nie wiem, jakoś tak hejtu nie... Ja patrzę na fajne rzeczy w internecie. Pięknych ludzi, ładne dziewczyny, fajnych chłopaków, którzy mają pomysły, idee, wiesz, robią fajne rzeczy, fotografie, wiesz, filmy nagrywają. Mnie to tak cieszy, a wszyscy mówią cały czas, że jest hejt, że to, że tamto. No i co mnie to obchodzi? No właśnie, wiesz, przecież ludzie w większości są. To nie jest moja dobrze bajka. Prawda? To nie jest moja bajka, rozumiesz? Mhm. Ja pamiętam, jak mi się horyzonty zmieniały. Ja kiedyś chciałem mieszkać w wieżowcu, żeby jeździć windą, bo byłem chłopcem ze wsi, gdzie wszystko było parterowe. Dobre. A rozumiem. To było takie cywilizacyjne, takie nowoczesne, co? To było moje marzenie, to wypracowanie mam do dziś. To było wypracowanie tam z którejś klasy szkoły podstawowej, wiesz. Miałem psa wilczura, chciałem mieć i Wartburga, niebieskiego z białym dachem. Coś, czyli bicolor. To tak jak Rolls Royce dzisiaj. Wiesz, potem się w człowieku wszystko zmienia. Musimy pamiętać, że my się zmieniamy też. Tak. I to, że ja powiedziałem kiedyś, a kiedyś mówiłeś coś innego. Tak, i to też była prawda. Konczałowski mówi, że my żyjemy w prawdzie danego dnia, ale ta nasza bajka się rozwija. Wiesz, tworzysz swoje życie, zmieniają cię koncepcje życia, zmieniają cię kolory, które lubisz. Kiedyś lubiłem, wiesz, czarny, teraz poznałem Edytkę i nagle lubię, wiesz, jasne kolory. Na tym się złapałem. Aha. Że jak ja patrzę na zdjęcia swoje z dawnych lat, mówię, kurczę, czarny golf, szara kurtka, brązowy ten, wszystko czarne, ciemne, wiesz, takie, wiesz, popielate. Ten. Ja mówię, a teraz ja patrzę, ciągle jestem na jasno. Aha. Wiesz, że i trzeba się też tak nad sobą zastanowić, wiesz, kim ja jestem w tym wszystkim. Bo jednak trzeba pamiętać o tym, żeby siebie w tym wszystkim szanować, bo my jednak tej drugiej osobie poświęcamy swoje życie. Życie mamy jedno. Więc po co udawać, prawda? Tak, tym bardziej po co udawać. Słuchaj, ja taki jestem. Bo kreujemy jakieś bezsensowne oczekiwania, które nie są nasze. Jest też druga prawda. Nie wiem, czy druga prawda może być, ale jest też taka prawda, że mężczyźni w tych czasach, to jest moja obserwacja, nie wiem czy słuszna, boją się kobiet. O! Alleluja! No i teraz zobacz. Boją się, mają respekt. Dotknąłeś teraz bardzo drażliwego tematu, o którym się często słyszy i od mężczyzn, i od kobiet. Dlaczego się boją? No bo jesteście niezależne. Mhm. Bo jesteście... Ja pamiętam, że jak byłem takim chłopakiem, wiesz, dorastającym, miałem pierwsze auto, wiesz, jakieś tam używanego coś. Tak, no tak jak wszyscy mieli. I nagle jechała, wiesz, świetnie ubrana pani, wiesz, w tym, to nadziała nam, wiesz, w jakimś nowym Audi, czy w jakimś innym Mercedesie, rozumiesz? Czyli jakby w statku kosmicznym dzisiaj. To był inny świat. I to był dla mnie afrodyzjak. To mnie, wiesz, rajcowało. Imponowało ci. A w tej chwili, jak widzę taką kobietę w lepszym samochodzie od mojego, pięknie, wiesz, tego i tego, to się jej boję. A czemu? Bo wiem, kto za nią stoi. Rozumiem, czasami. Ale wiesz, ale nie, a to było takie, że wiesz, że teraz kobiety... no wiesz, wy... To jest moje wrażenie, że wy możecie więcej. I chłopaki mają respekt, wiesz. Dziewczyny poza tym są bardziej bezpośrednie. Bo one zrozumieją, to o czym my mówimy, ja namawiam chłopaków, to one już wiedzą. I one wcześniej to zaczęły. Mówią wszystko o sobie, wiesz, czasami bolesną prawdę, nie? I o chłopaku też. No jak to się ubrałeś? No co ty w tych spodniach, wiesz, jak ty głupio wyglądasz? I to jest dla faceta. Czyli zbyt krytyczne są kobiety wobec mężczyzn. Jeżeli macie coś krytycznego do powiedzenia facetowi, to się ugryźcie w język. Czyli jak to powiedzieć? Zabieracie mu męskość. Okej. Okay. No nie, inaczej. O widzisz, i to jest teraz twoja rada dla kobiet. Tak, musimy się szanować. Słuchamy. Wiesz, no, wy nie chcecie, żeby facet powiedział, jak to się umalowałaś, nie? Wiesz,
Uezu, no dobrze, no, wiesz, tego, ty Weno, nie zakładaj tego, bo ci niedobrze w czarnym. Nie, zawsze wiesz, o co chodzi, nie? No przecież nie chcecie, żeby facet wam tak powiedział, nie? Lepiej, żeby facet powiedział, Józek, ty pięknie wyglądasz. A to pięknie. Nic się nie zmienia. Ale dobrze mówisz, podoba mi się. Ale mężczyźni potrzebują tego samego. Wy musicie spojrzeć... Nie atakujmy się, bo będzie konflikt. Nie, ale popatrz w lustro i pomyśl, że to jest facet, a nie ty. I mów mu dokładnie to, co chcesz usłyszeć. Mów ty. Wiesz, my wracamy teraz z tego... No, poćwiczmy. No, poćwiczmy, słuchaj. My wracamy teraz ze Sri Lanki z Edytką i ten, i tam dużo jadłem. Aha. No i wiesz, i nie da się ukryć, złapałem trochę sadełka. Wiesz, ja, który zawsze miałem sześciopak. Widziałam cię na siłowni, więc wiem, potwierdzam. No, i słuchaj, i ten, i wchodzę do domu i teściowa, moja kochana mama Edytki, zajmowała się w tym czasie dziećmi, jak myśmy byli na Sri Lance. I znaczy, no, pilnowała domu. Może tak, już dziećmi się nie trzeba zajmować, bo są duże. Tylko najmniejszą. No i ten, tylko wszedłem, no tak, o zięcia, ale ci brzuszek urósł. Edytka na mnie spojrzała, ja mówię, wolałbym tego nie słyszeć. Jakoś inaczej można byłoby to powiedzieć, nie? Ja to już mam dystans, mnie to tam zwisa. Ale wiesz, ale młody chłopak, wiesz, chłopcy też chcą dbać o siebie, chcą imponować. Mężczyzna zawsze będzie chciał zaimponować kobiecie. Dlatego robimy głupstwa. Bo nam się wydaje, że wszystko, że jak zrobię salto w tył i rozbiję głowę, to też wam zaimponuje. Nie, to wy wiecie, że to jest głupota. Nie potrzebujecie takich popisów. Rozumiesz? A my tego nie wiemy. A jesteśmy młodzi. Dalej ten instynkt jest, popisywanie tak, się. Tak, cały czas. Ego. Ja chcę być liderem, chcę być najlepszy. I wiesz, ale wiesz, pamiętasz, jak kiedyś była taka słynna historia, że nawet książkę wydała, jak to się, Anastazja P., pamiętasz? Taka była, która rozkochała w sobie wszystkich polityków. Faktycznie. I potem wszystkich tych polityków opisała, jacy byli w łóżku. I ja ją kiedyś spotkałem, tę osobę. To okrutne, co? Poczekaj, ale ja ją kiedyś spotkałem i mówię, szczerze, naprawdę przeciętna osoba, wiesz, z urody dziewczyna, widziałem ładniejsze. Ja mówię, nie rozumiem tych polityków. I nagle zaczynam z nią rozmawiać, bo ona tak mówi, tak tego. I nagle patrzę i mówię, zielone oczy, takie duże, i mówi to, co chce usłyszeć mężczyzna. Mówi, widziałam ostatnią pańską rolę. Fenomenalna. Brawo. Głęboka, wie pan, przemyślana. To nieprawda, co piszą krytycy. Ja mam... A ty mówisz, Jezus, ona jest jednak piękna. I ja zrozumiałem, że ona mówiła tym politykom, których wszyscy krytykowali. Wyborcy krytykowali, dziennikarze krytykowali. Wszyscy ich mieli w dupie. Rozumiesz? Ona nagle mówi... Świetny program pańskiej partii. I on jest najmądrzejszy. I on ma... Najwyższy. Tak. Od razu się w nim budził ogier. Rozumiesz? Zapraszał do sypialni. Ona potem książkę pisała. Wiesz, że to się na to faceci łapią. Ja wiem, że teraz daję teraz konkretną receptę, jak poderwać faceta. No brawo! Wiesz, no o konkrety nam tu chodzi. Tak, no bo wiesz, no bo to jest, bo ta tak jest. My chcemy słyszeć komplementy. Ale jak to jest piękne, co ty mówisz, bo to nie o to chodzi, żeby ja kłamać i udawać, ale po prostu nie hejtować się nawzajem. Zrozumiałem to, jak zostałem aktorem, że jak mam świetne recenzje, to mi się chce pracować, a jak piszą, że źle zagrałem, to bym się zamknął w domu i płakał. I to wszyscy mamy, nie tylko aktorzy. Kiedyś tego się nie rozumiało. I to jest ten temat, dotykamy, uważam, jądra tematu, po który się tutaj spotkaliśmy. Że właśnie to jest to, że my wszyscy mamy w sobie taki guziczek wrażliwości, czy to są kobiety, czy mężczyźni, który nas w ogóle ze sobą nie różni, bo my mamy te same potrzeby. Potrzeby miłości, bliskości, współczucia, czułości, wiesz, to są bycia potrzebnym. Tak, to są nasze ludzkie potrzeby. Pamiętam, że kiedyś zostałem oszukany w biznesach, a żona mnie, Edytka, mnie przestrzegała. Mówi, nie rób tego, to jest zły człowiek. Ja mówię, słuchaj. Ona mówi, mam kobiecą intuicję, która mi podpowiada, nie rób tego. A ja i tak zrobiłem. No i dostałem, że tak powiem, po głowie, nie? I rozmawiałem z Edytką na ten temat. Ona mówi, widzisz, mówiłam ci, bo my kobiety mamy kobiecą intuicję. I tu się z wami nie zgadzam. Bo my, mężczyźni, mamy dokładnie taką samą jak wy intuicję, nazwijmy ją kobiecą, tylko my się różnimy tym od kobiet, że my jej nie słuchamy.
bo mi intuicja podpowiadała to samo, co jej. Tylko ale ja jak facet robię na przykład. Udowodnię, że ja mam rację. Tak. Ja mówię, jaki ty głupi jesteś, pazur. I dlatego mówię sobie, obserwuję was, kobiety, i biorę od was te kobiece cechy, które mi w męskim świecie naprawdę dużo dają. I to polecam panom, to obserwujcie w swoje koleżanki, obserwujcie swoje żony, swoje narzeczone, obserwujcie i uczcie się od nich, bierzcie ich cechy, bo one są również wasze, tylko nie tłumcie ich w sobie. Trzeba rozwijać wasze, wiesz, intuicje. Zenek Laskowik kiedyś powiedział, że człowiek jest w pełni człowiekiem, jeżeli jako mężczyzna masz w sobie połowę cech kobiecych, to jesteś wtedy prawdziwym człowiekiem. A jak masz tylko męskie cechy, to jesteś tylko pół człowiekiem. I ja uważam, że wy i macie, bardzo samotnym, ale często. Wy macie cechy męskie, pokazujecie to na każdym kroku. Nawet się afiszujecie z tym, nawet manifestujecie te cechy. Czasami to jest. Kobiety w którymś momencie tak poczuły się, no niestety, niewolnikami drugiej połowy świata. Ale i to, co powiedziałeś zresztą przed chwilą, że jak widzisz kobietę w super samochodzie i tak dalej, to wiesz, kto, to domyślasz się, kto za nią stoi, a dzisiaj pewnie, wiesz, jest najczęściej tak, że to ona sama za sobą stoi. Dokładnie. Dokładnie tak jest. I dlatego takim kobietom jest też trudniej dzielić życie z kimś. Wiesz, bo jak kobieta wie, do czego doszła, jaką pracą, jakim wysiłkiem mentalnym, umysłowym, fizycznym, wiesz, i nagle oglądałem film o Whitney Houston. Wstrząsający. Tak. Ta dziewczyna od 19 roku życia nie mogła sobie znaleźć faceta. Bo każdy chciał ją mieć. I się nią pochwalić, tak? Po prostu mieć. Whitney, to jest moja dziewczyna. Miliarderzy, trofeum, milionerzy, normalni ludzie. Jak ona mogła dokonać selekcji, skoro wiadomo było, że i tak wszyscy ją chcą? Jak mogła poznać tego jednego? To był wstrząsający obraz osoby, która została pozbawiona możliwości wyboru. Sama. Wiesz, to było dla mnie nieprawdopodobne. Ja miałem taki moment, wiesz, takiej zwanej popularności, że praktycznie no, też mógłbym, że tak powiem, się ożenić z każdą. Nie? To pamiętam, jak Edytka dostawała takie tam wiadomości na naszą klasę czy coś. No wiesz co, tyle ładnych dziewczyn u nas w Nowej Hucie, a on wybrał ciebie. Tak. Wiesz, dlaczego ciebie? Wiesz, wszyscy sobie zadają pytanie, dlaczego on z nią, a nie z inną? I to jest takie właśnie bo takie. To jest ta tajemnica, bo to jest ta miłość, bo to jest to coś, bo to jest co, nie wiesz. Mistrz Małgorzata, wiesz, że wychodzi z domu ten facet i on wierzy, że za rogiem czeka ta miłość, która go walnie jak czający się właśnie za rogiem morderca, który go ugodzi śmiertelnie i to już będzie ta Małgorzata, ten mistrz i ta Małgorzata, wiesz. Że czekasz na tę miłość całe życie i na przykład trzeba Bogu dziękować albo sobie, że dobrze wybrałeś, albo byłeś w odpowiednim momencie, w odpowiednim miejscu, że trafiłeś na tę właściwą osobę. Ale największym błędem nas wszystkich jest wymaganie od drugiej osoby więcej niż od siebie samego. Albo wyobrażanie sobie jej inaczej niż ona jest. Poczekaj, niech ona ci się pokaże, jaka ona jest. I zobaczysz, czy ci się to podoba, czy nie. A poza tym nie ma tak w życiu, że wszystko ma ci się podobać. Bierzesz osobę, jeśli się zakochałeś, z jej wadami i z jej zaletami. Bardzo dobrze, że kobieta ma taką swoją tajemnicę, wiesz? Ale ja na przykład, jak już ma za dużo tajemnic, to ja już się boję. Ja już się boję, że to jest przeciwko mnie. Pamiętajmy o tym, że mężczyzna, jeśli myśli, że jak kobieta robi coś inaczej niż on chce, że to jest przeciwko niemu. Ja się nauczyłem przy Edytce dopiero rozumieć to, że nawet jak ona robi coś
inaczej niż ja bym chciał, to ona nie robi tego przeciwko mnie, tylko dla naszego dobra. Jeżeli sobie to wyjaśnimy, to sobie ustawimy, to wtedy jakby masz, wiesz, raj na ziemi, no wtedy no, już nie ma problemu. Wiesz co, to jest mnóstwo na pewno mądrości, również takich ludowych, wiesz, sprzed setek lat, które oczywiście można różnie interpretować, tylko też od nas to zależy. I tak a propos dokładnie tego, co mówisz, ja pamiętam radę babci, mojej przyjaciółki, która powiedziała: pamiętaj, nie pokazuj mu całej dupy. I to chodziło o tą pewną tajemnicę, o pewną dyplomację, a może też wręcz o to, że masz beznadziejne spodnie, ale odwrotnie. Nie, ja już się godzę, tak, dalej. Zamiast masz beznadziejne spodnie, powiedzieć: słuchaj, ja wiem, w czym ty byś świetnie wyglądał, prawda? Tak. My mamy, słuchaj, ze swoimi przyjaciółkami takie genialne, słuchaj, powiedzenie, z którego się mega śmiejemy, ponieważ zaobserwowałyśmy kiedyś naszą koleżankę, która, wiesz, wiele lat temu, słuchaj, nieważne kto jej oferował drinka i przynosił jakiegoś drinka tam, wszystko jedno, jakąś margaritę, dajmy na to, czy wódkę z wodą, nieistotne, to ona brała to i mówiła tak: Boże, to jest pyszne. I słuchaj, za każdym razem my podsumowujemy jakąś sytuację, że wiesz, no po prostu to było pyszne. Nieważne, czy to miało sens, czy nie miało sensu, było pyszne. I on w tym momencie stawał się najwyższy, najlepszy przewodnikiem stada. W związku z tym to jest dokładnie to, o czym ty opowiadałeś wcześniej. No mężczyźni, my to lubimy, wiesz, no kurczę. Ale zobacz. Ale ja przyjmę na przykład, widzisz, ja jestem aktorem, ja umiem przyjąć każdą krytykę, ale żeby ona była konstruktywna, żeby nie była niemiła. Wiesz, bo naprawdę możesz powiedzieć facetowi nawet w złości coś nieprzyjemnego, ale to nie może być, to nie może mu uwłaczać, wiesz, o co chodzi. Możesz powiedzieć, co? Nie może masz go kastrować. Nie może go kastrować, dokładnie, tak. Wiesz, ja wiem, że to jest umiejętność posługi, wiesz, no, jak to mówi mój trener na siłowni, że to jest instrukcja, to jest moja instrukcja obsługi. Wiesz, i to jest fajne, co on mówi, bo ja to rozumiem, że jak dwoje ludzi się zna, poznaje, dociera, to generalnie powinno być tak, że ja poznaję instrukcję obsługi jej, a ona poznaje instrukcję obsługi moją. I działamy według tej instrukcji. Tylko wiesz, co wtedy, kiedy ktoś nie zna własnej instrukcji obsługi? A trzeba powiedzieć, prawda? Dlatego widzisz, to co powiedziałaś, że my nie umiemy ze sobą rozmawiać. No ja ostatnio powiem ci, moja córka, która ma 15 lat, umówiła się na randkę. Pierwszą w życiu, wiesz, myśmy strasznie to przeżywali. Znamy chłopaka z klasy tam, wiesz, kolega ze szkoły i ten. No i pojechali tam do Złotych Tarasów, nie? Wrócili, siedli tam przed telewizorem, aż jakiś film sobie oglądali i ten. No i on poszedł. Ja mówię, no jak było, wiesz, rodzice, nie? Tak. No poszliśmy, coś zjedliśmy. Potem coś tam pochodziliśmy, no i wróciliśmy. I ja sobie tak myślę, ale co robi się w międzyczasie? A ona tam do koleżanek pisała, on do kolegów, wiesz, że nie rozmawiali. Wiesz, takie mam wrażenie, wiesz, nie chciałem drążyć tematu, ale wiem, że tam chyba Edytka ładnie tam, wiesz, pogadała, że no wiesz, no to musicie pamiętać, żeby patrzeć sobie w oczy i mówić o sobie, albo o drugiej, wiesz, żeby do siebie, żebyście się słyszeli i rozumieli. Bo ja zauważyłem, że dzisiejszej młodzieży jest łatwiej pogadać ze sobą przez SMS-a, wiesz, i zrozumieć siebie przez SMS-a, niż tak werbalnie, patrząc sobie w oczy, wiesz. A czasami my rozumiemy się bez słów, wiesz, że patrzymy sobie w oczy. Ja pamiętam, jak Edytkę spotkałem w pociągu i tak patrzyłem jej w oczy i mówię: Boże, ja już pływam, wiesz, no to jest morze, ocean błękitny. Wiesz, i te ja spokojne fale. Ja wiesz, no oszalałem, wiesz, to jest takie. I pamiętam, to jest ta cudowna sytuacja miłości. Tak, jak mam dawać radę jeszcze chłopakom, to pierwsza taka, pamiętam, moja refleksja była taka, że patrzę na nią i mówię: ale fajna. Czemu ja nie mogę jej mieć? Kim ja musiałbym być, żeby ona powiedziała: tak, chcę być z tobą, wiesz. Co ja musiałbym dla niej zrobić? Jakich słów użyć? Wiesz, jak się przedstawić, żeby ona powiedziała: kurczę, fajny facet, chciałabym z nim spędzić resztę życia, wiesz.
myśmy już na drugiej czy trzeciej randce mieli takie, że ona mówi, wiesz, no jak myślisz o mnie poważnie, to musisz wiedzieć, że do 30 roku życia ja chcę urodzić troje dzieci, a potem zająć się sobą. Nie, ile on, miała wtedy lat? 19. Niesamowite. Ona bardzo dojrzała była. Ja no, ale miała trzech starszych braci, wiesz, bo się też inaczej dojrzewa. Ja widzę też po tej naszej najmłodszej córeczce, która ma starsze rodzeństwo, że ona jest zupełnie inna niż oni byli, jak byli mali, wiesz. Mhm. I ja myślę, że to stąd ona wzięła też taką pewną dojrzałość. Wiesz, ja myślałem, że jak zadzwonię do niej, wiesz, w sobotę wieczorem, bo ona była w Krakowie, ja byłem gdzieś tam w Polsce na występach, w sobotę wieczorem, to ona będzie na dyskotece i będzie huk. Ja nie mogę rozmawiać, wiesz, bo do tego, kogo nie. Wiesz, ja dzwonię, mówię, cześć, już zacząłem krzyczeć na wszystkie wypadek. Przekrzyczeć tą dyskotekę. Co u ciebie? A słyszę z drugiej strony, nic, siedzimy z mamą w domu. Ja mówię, w domu? W sobotę? 19 lat? Uja, jak ja miał wolny wieczór, proszę pani, siwy dym. A ona mówi, ja mówię, no dobrze, ale co robisz? Ona mówi, no wiesz, mama ogląda serial, a ja wycieram liście fikusowi. Ja to nie zapomnę do dziś. Nie wiem. Mówię, co robisz? Roślin. Wycieram liście fikusowi. No ona taka jest, ja widzę teraz, jak mieszkamy. Ona co chwila jakiś kwiatek przeciera w domu, mamy pełno kwiatów, wiesz. No dlatego tak rosną, no, bo są no, kochane. No tak, no wiesz, i ten, i sobie myślę, że to się z domu pewne rzeczy, wiesz, wynosi. I teraz... kamyczek do ogródka tego, któryśmy tak już ładnie, że tak powiem, oporządzili. Bo zastanówmy się, czy to nie jest tak, że kolejne pokolenie rodzi kolejne pokolenie. Jeżeli myśmy czegoś nie wynieśli z domu, to czy będziemy umieli to zbudować jakby od nowa? Wiesz, o co chodzi? Jeżeli w domu nie widzieliśmy, wiesz, tej kompatybilności rodziców, tylko widzieliśmy, wiesz, zło, agresję, wiesz, brak porozumienia, oszustwa, kłamstwa na co dzień, wiesz, to czy my będziemy umieli zbudować inne relacje z drugą osobą w swoim związku? Że na pewno będzie trudniej, ale z drugiej strony implementowanie sobie do głowy, to co dzisiaj też się często dzieje, że tak jak Freud powiedział, każdy miał złe dzieciństwo, pytanie jak je zinterpretuje i jak wykorzysta. To są teorie, które ja lubię. No tak, ale lęki strony... zostają, pamiętaj, zostają, bo wiesz, ja tak wszystko rozumiem, tak, to się da, to wszystko, ja wiem, tylko, bo ja to przeszedłem. Tylko ja mam już swoje lata, ale ja do tej pory mam pewien rodzaj lęku, który jest mi zaszczepiony i potwierdzony przez życie. Lęk polega na tym, że ponieważ jestem po dwóch małżeństwach nieudanych, wiesz, że na przykład każda różnica zdań, czy kłótnia to jest za duże słowo, myślę, że naprawdę, że kłócimy raz na 100 lat, no ale załóżmy kłótnia, no, nazwijmy to tak, tak, żeby każdy zrozumiał, o co chodzi. Czyli tak, różnica zdań, podniesiony głos, nie będzie no. To tu, na twardym dysku, ja od razu dostaję obraz osoby spakowanej z walizkami, która mi zabiera dzieci i ja zostaję sam. Taki posttraumatyczny syndrom. Tak. Mhm. I ja nie mogę się tego pozbyć. Mhm. Mimo, że ja mam wszelkie zapewnienia. No, doskonale. Mówię, co ty ci do głowy przyszło? No, zwariowałeś, pazur, no. Co ci się pokłócić, już nie mogę z tobą? Ja mówię, no może. Wiesz, no my rozmawiamy ze sobą, wiesz, bardzo ten, ale wiesz, normalnie nigdy nie było w Edytki domu czegoś takiego, że jak się tata z mamą pokłócił, wiesz, to nagle mieli się rozstawać, rozwodzić i zabierać dzieci. No nie, no skąd? U mnie też tak nie było w domu, ale potem ja miałem to, wiesz, ja sobie tak zastanawiam się, bo zawsze mnie pytają dziennikarze, no, czy jako dziecko chciałem być aktorem i tak dalej, to bla, 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 to wszystko opisałem w książce i tak dalej, ale jest coś takiego, że ja to rozpatruję w kategoriach cudu, bo my myślimy, że cud to jest tak i się stało. Nie. Cud to jest moje życie. Patrzyłem na komin przez okno zakładów w Niewiadowie i sobie myślałem, chciałbym kiedyś być aktorem, grać w teatrze, robić filmy. Minęło 30 lat i jestem. Wiesz, o co chodzi. Tak. Ale to, bo cud rozciąga się w czasie. To też jest bo dla mnie... Bo zdobyłem ten tak, cud. Cud. Ale z drugiej strony, bo medal ma dwie strony, jakby mi ktoś powiedział, mi, Cezaremu Pazurze, chłopakowi z liceum, który ma, wiesz, rodziców, którzy... Moi rodzice do śmierci byli ze sobą.
że ja się będę rozwodził, to ja bym się spalił ze wstydu. Czyli ten lęk nie wziął ci się z domu? Z domu nie. Ja go nabyłem. No właśnie. Wiesz, o co chodzi. Że to życie może cię tak po... Traumy. Po te, takie traumy mieć, że które się odkładają. I wiesz, i ja które sobie... cię poranią. Po i chcesz sobie z tym dać radę. Tłumaczysz sobie. Mm-hmm. Specjaliści ci tłumaczą, którzy biorą za godzinówki. Tak. No bo wiesz, ja... Jak to było, wiesz, tak się, są takie, jest, pokutuje takie, takie stwierdzenie, że jak idziesz do psychologa, no to jesteś wariatem, nie? Wiesz, no ja się, tak, ja, no to nie, kolejny a ja, idiotyzm. A ja kolejny idiotyzm, ja oczywiście korzystam z rad mądrzejszych ludzi po prostu. Brawo. I brawo za nie, powiedzenie tak, tego tak, głośno. Nie, 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 oczywiście ja byłem wielokrotnie w różnych sprawach u specjalistów, żeby mi powiedzieli, czy moje lęki są prawidłowe. I powiem ci, mam jak najbardziej prawidłowe lęki. Najbardziej, co mnie rozśmieszyło u psychoterapeuty, to było powiedzenie, że mi się wydawało, że ten mój świat jest taki wyjątkowy, taki, a psychoterapeuta mówi do mnie, to jest standard, wszyscy tak mają. I wierz mi, że to mnie uspokoiło. Wierzę ci. Okazuje się, że wszyscy mamy te same lęki, tego samego się obawiamy. Wiesz, no po prostu to jest egzystencjalne. Nie poczułeś się słabszy niż inni, prawda? Tak, i poczułem się, kurczę. I poczułeś się sam. No to fajnie, to jest nas więcej. To nie jestem sam wariatem. To jestem normalny. Jestem normalny i to mnie naprawdę uspokoiło. Także ja uważam, że my generalnie powinniśmy, jakby wiesz, wychodzić z założenia. Ja bym chciał, żeby nasza rozmowa tak się zakończyła. Jednak taką konkluzją, że jest fajnie, że tak jak Marek Koterski, wszyscy jesteśmy wariatami, wiesz. No, ze mną piękne. Na czele, wiesz. Piękne. No. To ostatnia rzecz, bo ponieważ tak fantastycznie mówisz o związkach i tak powiedziałeś tyle niesamowicie wartościowych rzeczy, z którymi się bardzo zgadzam, bo czasami też potrzeba takiego bardzo logicznego, prostego przekazu, tak, ale też a nie ma... przeczytania stu podręczników. Ale też nie jest wszystko zero-jedynkowe. Wiesz? Oczywiście, ja pamiętaj, że zawsze ja mówię jakby ze swojej strony, to jest mój punkt widzenia. Wiesz, staram się być obiektywny, ale czy wszyscy jesteśmy obiektywni do końca? Nie wiadomo. No wiesz, każdy jest subiektywny, bo patrzy przez pryzmat swoich doświadczeń, swoich lęków, swoich lubienia czegoś i tak dalej, swoich priorytetów. Ale zostawmy to, bo tak to możemy gadać do końca świata. Natomiast jedną bardzo ważną rzecz chciałabym się zapytać, bo bardzo często słyszę od kobiet dokładnie to, co ty dzisiaj powiedziałeś, a mianowicie, ja nie wiem, ile razy ja już to usłyszałam, ja nie jestem w stanie tego policzyć, mianowicie, no wiesz, ale on się mnie boi, no wiesz, no ja jestem silna, to on się mnie boi, wiesz, ja mam karierę, to on się mnie boi, ja teraz zostałam partnerem w kancelarii adwokackiej, no to ja nie wiem, ja już sobie teraz w życiu faceta nie znajdę. I wyobraź sobie, jest taka scena, nie wiem, czy widziałeś kiedyś serial Sex and the City, gdzie jedna z czterech przyjaciółek jest tym partnerem w kancelarii i to jest taka symboliczna scena, która pokutuje cały czas. I słuchaj, ona sobie ciągle nie może życia ułożyć, w związku z tym decyduje się na coś takiego, co w Stanach było i jest popularne, a mianowicie takie szybkie randki. Że tam, wiesz, siedzisz przy stoliku i tam co tam kilka minut zmienia się partner i tak załapiesz się z kimś albo nie. No i słuchaj, no ona siedzi przy tym stoliku i tak co chwila przysiada się nowy facet i mówi, a ja jestem tym, dyrektorem finansowym, a księgowym, a hydraulikiem, a prawnikiem, a nieważne. A ona za każdym razem mówi z taką dumą, no a ja jestem właśnie, zostałam partnerem w kancelarii. A oni coś tam mówią, no, następna. I idą dalej, w ogóle się już kompletnie nikt nią nie interesuje. No i ona wpada w końcu na pomysł, że ona musi zmienić ten pattern. W związku z tym zaczyna mówić, ja jestem stewardessą. I nagle wszyscy są nią zainteresowani. To ciekawe. To pokutuje do dzisiaj. No. Co byś powiedział silnym kobietom, które jednak zdobyły dużo, które są na tak zwaną, tak jak się kiedyś mówiło, facet na stanowisku, pamiętasz? Są tak zwaną kobietą na stanowisku, nieważne czy właścicielką swojej firmy, czy w korporacji, są gdzieś na jakimś wysokim szczeblu. Co byś im powiedział, żeby nie myślały w ten sposób, żeby przełamały to, żeby, co powiedziałbyś mężczyznom również, nie bójcie się silnych kobiet.
Bo dzisiaj to jest jakieś przekleństwo. No ale zobacz, no to może niech tak będzie. No niech one zdobywają teraz mężczyzn. Jak zdobyły pozycję, to może odwróćmy. A to jeszcze znowu teraz one mają to jeszcze mieć to na głowie. A myśmy mieli taki moment zabawy, wiesz, z moją żoną, że ona zaczęła się realizować. Ja miałem akurat wolne, zajmowałem się domem, dziećmi. I ja mówię do Edytki, będę twoim gosposiem, chcesz? Założyłem fartuszek, ona mówi, wiesz, jesteś seksy w tym fartuszku. Ja mówię, możesz mi rozkazywać. Ona mówi, przynieś walizkę, przyniosłem. Słuchaj, to jest podniecające. Ja uważam, że to można spróbować taką grę w życiu uświadomić faceta. Myślisz, że zrozumieją to dwie osoby, które jeszcze się nie znają? Może nie. Ale potem, no rzeczywiście, ale to ciekawe, co powiedziałaś, bo no jest rzeczywiście takie troszeczkę odwrócenie ról tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni historycznie i wiesz, światopoglądowo. Jak to przełamać? No to ja ci nie odpowiem na to pytanie, wiesz, bo no jestem aktorem. Znaczy, ty już ja ci powiem, że bardzo dużo dobrego powiedziałeś wcześniej. Ale wiesz, jako aktor powiem ci tyle, że naprawdę mogę tylko uspokoić mężczyzn, że nasze zawody, nasza pozycja to są tylko nasze role w życiu. Ale pamiętajmy o tym, że my jesteśmy przede wszystkim kobietą i mężczyzną. Jesteśmy yang i yin. Jesteśmy energiami, które muszą się zetknąć i połączyć. I chyba musimy przestać myśleć o tych zależnościach społecznych, że ona jest ode mnie wyżej, ja jestem niżej, to wiesz, ja cały czas żyłem w tym kompleksie, ja byłem z małej miejscowości, wiesz, jak była ładna dziewczyna z dużego miasta, to ja nawet do niej nie startowałem, bo mówię, przecież jestem, co ona będzie tam, a się podobałem dziewczynom. Mm-hmm. Ja pamiętam, była taka, przyjechała do nas kolonia z Warszawy, do Niewiadowa ja byłem, wiesz, no czarek, nie? Taki z Niewiadowa, tam spodenki, koszulka, tak mam obrazek. A ci z Warszawy przyjechali, chłopcy mieli długie włosy. Taki był Piotrek, tak mi się podobał, taki czarny chłopak. Taki miał loki, i na rzemieniu miał taki ząb rekina, czy coś. Czyli taki pierwszy raz widziałem. No, szalanski taki. I podobała nam się ta sama dziewczyna. Aha. Wiesz, i ona mnie wybrała. I on przyszedł do mnie, wiesz, i ja mówię... Ale dlaczego? A on mówi, dlaczego on? Ja mówię, bierz. Mówię, ty jesteś ładniejszy, masz ładniejsze włosy, masz dobre kina. Że jakby gdzieś miałem to wpojone, że nie zasługuję na nią. Nie zdajmy sobie wmówić z tego, że nie zasługujemy na żadną kobietę. Kobiety się nie kierują tym w życiu, tylko tym, kim jest facet, naprawdę jako facet. Ja zawsze to mówię, jest taka filozoficzna zależność, taka rada, że każdy z nas powinien sobie zrobić taką lekcję, wiesz? Zapomnieć, że ma się cokolwiek, wiesz, nie wiem, zostać tylko w szlafroku, wyjść na łąkę i powiedzieć, teraz nie mam nic. Kim jestem sam dla siebie, kim będę dla innych? Czym mogę zwrócić na siebie uwagę, jeśli nie mam samochodu, domu, nie wiem, gdybym nie miał Edytki za sobą, wiesz, ja bym był atrakcyjny, bo wiesz, kobiety mnie postrzegają, w tej chwili ja to wiem, bo mi piszą to, wiesz, w komentarzach i tak dalej, przez pryzmat mojej żony. I ona jest moją wizytówką, wiesz, że ja bardzo urosłem w oczach innych kobiet, że jestem takim obiektem, bo ty masz fajnego męża, bo on tak cię kocha, bo on tak o tym mówi, wiesz, i ten jest takim wspaniałym aktorem i coś tego, wiesz, że jakby wszystko mi rośnie przy niej, wiesz, i aktorstwo, i męskość. Tak. Jest szczęśliwe. I to jest fantastyczne, wiesz, ale gdybyśmy się teraz nagle, gdybym ja się pozbył i nie miał takiego zaplecza, tego wszystkiego dookoła, czy ja bym był sam dla siebie ważny, cenny? Jeżeli tak, to w takim razie idziesz i podbijaj świat. No i teraz powiedziałeś swoją złotą zasadę. I teraz powiedziałeś tą piękną radę, bo ona jest tak samo ważna dla kobiet i dla mężczyzn. Tak samo, tak. Wierz mi, bo ja w to wierzę, że jesteśmy równi. Pięknie. Pozwól, że zadam ci wobec tego ostatnie pytanie, ponieważ ty jesteś
z kolei znowu, bo ty jesteś facetem o tak kompleksowym, niesamowitym doświadczeniu i z, wiesz, który był i pod wozem, i na wozie wielokrotnie i to się też zmieniało. Powiedz mi, czy pieniądze szczęście ci dają? Nie, wiadomo, że pieniądze szczęścia nie dają. To jest już taki, wiesz, taki nie dają. Slogan. Nie dają, ale pomagają bardzo w wielu rzeczach. Wiesz, ja jako dziecko, wiesz, komuny, wiesz, zawsze cierpiałem z powodu, nie wiem, niewygód takich socjalnych. I na przykład ja w tej chwili lubię wygodnie, spokojnie żyć. Ja lubię mieć spokój taki, chciałbym mieć, bo to się nie da tak mieć przez całe życie, taki spokój finansowy, żebym się nie musiał martwić o jutro. Ja zauważyłem, że całe życie się martwię o tak zwane jutro. Finansowo. Co będzie? W ogóle, tak. Czy ja, wiesz, utrzymam rodzinę? Bo ja jestem człowiekiem odpowiedzialnym. Mhm. I każdy człowiek odpowiedzialny zdaje sobie sprawę z tego, że jutro istnieje i planuje swoje życie. I trzeba je zapewnić, tak. I trzeba to życie... To jest nasz męski obowiązek. Wiesz, no kiedyś mężczyzna wychodził z jaskini, szedł polować i przynosił bizona czy tam coś do jaskini i ta rodzina mogła żyć. To on ryzykował życiem i szedł, wiesz, walczyć o przetrwanie. A kobieta i dzieci pilnowały tego ogniska, wiesz, żeby nie zgasło w tej jaskini. To jest archetyp, do którego my musimy się jakoś odnieść, czy chcemy tego, czy nie. I wiesz, i jako mężczyzna ja czuję to, że jestem odpowiedzialny. Patrzę na nich, patrzę w ich oczy, wiesz, i to jest moja rodzina, wiesz, i teraz ja tę przyszłość buduję razem z nimi oczywiście, ale ja się czuję najbardziej odpowiedzialny. Tak mi się przynajmniej wydaje, albo powinienem być. Więc pieniądze szczęścia nie dają, ale dają spokój. Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo i nie wolno o nich myśleć w kategoriach, że muszę je mieć, tylko muszę robić projekt, ja muszę zrobić to, co chcę w życiu, a pieniądze muszą być i to w wagonach, tak jak mi tłumaczył Zenek Laskowik. My musimy dążyć do światła prawdziwego, bo jednak światło odbite z pieniędzy zasłania nam sens życia. Pieniądze nie mogą być sensem życia. One są tylko środkiem i powinny być. I oczywiście dlatego zawsze mówiłem, że kiedyś pracowaliśmy za jałmużnę, a teraz pracujemy za honorarium. Dlatego, że nasza praca, nasz wysiłek to jest nasz honor. I dlatego to się nazywa honorarium. Pięknie to powiedziałeś i widzisz, to chciałam od ciebie wydobyć, bo bardzo często ludzie mówią, że pieniądze nie dają szczęścia, ale potem jak zaczynają się mądrze zresztą rozwijać, i zawsze tak jest, ja jeszcze nigdy w takim rozwinięciu nie usłyszałam teorii, która tak naprawdę potwierdziłaby to, co powiedzieli wcześniej, bo przecież bezpieczeństwo to jest ogromny faktor szczęścia. Ja bym powiedział to żartem, ale nie wiem, czy mogę. Najwyżej to wytniecie. Ale kiedyś rozmawiałem z jednym miliarderem. Ja go zapytałem, no straszne pieniądze, no po prostu takie niewyobrażalne dla normalnego człowieka. No, tak, co tydzień miliard na przykład, wyobrażasz sobie coś takiego. No ja go tak, miałem możliwość rozmowy z nim przez przypadek zupełny, znaliśmy się w jednym towarzystwie. Ja mówię, a możesz mi powiedzieć, jak to jest? Mnie, takiemu, wiesz, no chłopakowi, wiesz, aktorowi młodemu, jak to jest być takim miliarderem i tak co tydzień mieć nowy miliard? A on tak myśli, mówi... Szczerze? Ja mówię, ale szczerze. On mówi, ale naprawdę szczerze, Czarek. Ja mówię, szczerze. Nie ma to jak dobry seks. I ja wtedy zrozumiałem, że naprawdę jemu te pieniądze, takie pieniądze, on je traktuje jako narzędzie do robienia biznesu, do dodawania ludziom, wiesz, no, stworzenia nowych miejsc pracy. Każdy nazwie to ze swojego punktu widzenia. Rozumiesz? Ale on mówi dla niego, wiesz, ważne to, żeby się przytulić do kogoś, żeby mieć kogoś, żeby ktoś ci zaufał, żeby ten... A nie zatracić tego. No jemu się tak zdarzyło, że jest miliarderem. Powiem ci, że najsmutniejsze zdanie, które usłyszałam w życiu, to wszystko mogę mieć, ale niczego nie pragnę. O! I na tym możemy skończyć tą rozmowę, żebyśmy nigdy tak nie czuli. Nie, tak. Że wszystko możemy mieć, ale niczego nie pragniemy, bo dokładnie na tym to polega. Na tym wielkiej chęci życia, na tej bliskości, na tej trosce, na czułości, na lubieniu siebie, na tym, że mamy sens
i cel. I ty to pięknie wszystko dzisiaj opowiedziałeś i bardzo ci za to dziękuję. Myślę, że ta rozmowa będzie absolutnym szałem dla kobiet również, nie tylko dla mężczyzn. Jeżeli powiedziałem coś nie tak, to bardzo proszę o wyrozumiałość. Trudno panować nad każdym słowem w towarzystwie tak pięknej kobiety. O, dodatku widzisz, ciekawskiej, teraz... przenikliwej i złośliwej czasami, to nie, złośliwej to nie powiem, ale bałem się tej rozmowy, powiem ci szczerze, bo rzadko ze sobą rozmawiamy. No tak, no, oczywiście, nie znaliśmy więc, się w sumie wcześniej. Tak, i więc wiesz, nie wiedziałem, co mnie czeka, ale jestem mile zaskoczony, powiem ci, bo nie wiedziałem, dobrze się czułem w tej rozmowie. Więc no jak coś nie pójdzie, to przepraszam. No myślę, że wiesz co, ty miałeś tyle docenienia w swoim życiu, że ja już pewnie nie muszę dorzucać milionowego komplementu, ale jako zwieńczenie tej rozmowy powiem tylko tak. Kuba Wojewódzki przedłużył o 15 minut nagranie z tobą, a Nina Tierenty powiedziała, pomimo że zaplanowane było wcześniej inaczej, bo stwierdzili, że to, co ty mówisz, jest tak wartościowe i tak świetne, że warto to zrobić. A Nina Tierenty powiedziała, że niech mówi dopóki skończy. Nina kiedyś zaryzykowała ze mną właśnie na Top Trendach. Taki był festiwal polsatowski, pamiętam. I każdy miał z wykonawców 10 minut i zapalało się światełko czerwone. I ja zacząłem mówić. Ja nie myślę o czasie, no bo jak było światło, to wtedy reaguję, mam minutę do końca i schodzę. I zacząłem mówić tekst i skończyłem cały, który miałem tam coś do powiedzenia. 45 minut. O, wow. Zamiast 10. W Polsacie i nie przerwali na reklamy. No to... Ale to tylko Nina Terentiew była, wiesz... Miała tę odwagę. Miała tę odwagę, bo nie przerywajcie mu! Czyli oby więcej takich Nin było. To był mój wykon życia, powiem ci. Brawo. No myślę, że trudno o większe docenienie. Tak. To akurat satysfakcja. Racja. Dziękuję bardzo. Brawo. Dziękuję bardzo.